Witam Państwa w cyklu Portrety, w cyklu realizowanym przez Centrum Edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan dr Robert Spałek, wybitny znawca komunizmu, komunistów polskich. Mają Państwo tutaj wyeksponowaną książkę, która jest w jakimś sensie pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy na licencji Moskwy wokół Gomułki, Bermana i innych. No i dzisiaj z panem doktorem chciałbym porozmawiać o postaci, która no, budziła przestrach przez wiele lat, o której myślę, że wiele osób, jak słyszało nazwisko, to już miało, delikatnie mówiąc, lekkie drgawki. Człowiek, który, no właśnie, zaraz spróbujemy to z panem doktorem ustalić, czy był tak wszechwładny, jak o nim mówiono, czy też nie. Ale bym chciał zacząć od takiego pewnego mitu. Mitu, nie mitu, który kursował na temat Jakuba Bermana, człowieka, który no, był gwałcicielem małych dziewczynek. Czy to prawda? Dzień dobry. Tak, jest kilka takich mitów, powiedziałbym, bardzo mocnych w wymowie, które to mity na przestrzeni lat ugruntowują te opinie o Bermanie jako o człowieku szalenie demonicznym, czyli prześladowcy Polaków, człowieku, który miał bezpośredni kontakt ze Stalinem i Berią i do tego jeszcze takim osobistym, indywidualnym mordercy, gwałcicielu kobiet. Niektóre z tych legend, opinii, przypowieści się ze sobą mieszają. One w większości wszystkie, przynajmniej z tego, co ja wiem, są nieprawdziwe. I teraz przechodząc do tego, co pan redaktor powiedział, bo to jest chyba taka najbardziej fantastyczna opowieść na temat Bermana, ja próbowałem zorientować się, dojść do tego, z czego ona wynikła. I myślę, że droga jej powstawania wygląda w sposób następujący, z tym, że to, co będę mówił, jest też, to wszystko jest bardzo niepewne, tak? Poczynając od tego, że wiemy, że Berman miał specjalną willę w Otwocku, ale już, to jest jedyne, co wiemy, już na temat tego, kiedy on tam tak naprawdę mieszkał, to są bardzo różne relacje. Najprawdopodobniej po 1954 roku, czyli tak naprawdę już w momencie, kiedy ten stalinizm w Polsce, w cudzysłowie mówiąc, już był trochę w takim momencie, zaczynał się jego schyłek. I on tam mieszkał z rodziną, ale to była w ogóle taka jego willa wypoczynkowo-letnia. Mieszkał tam, że tak powiem, dochodząc, znaczy to nie był jego stałe miejsce jego pobytu, mieszkał tam z rodziną, ale być może pomieszkiwał tam parę miesięcy, a być może nawet tylko kilkanaście dni, tego do końca też nie udało się ustalić, bo chyba tam jemu i jego rodzinie nie odpowiadało, tym bardziej, że dokładnie w tym samym czasie on dostał, czyli w 1954 roku razem z Bierutem, razem z Radkiewiczem, z Mincem dostali willę w Konstancinie na takim specjalnym osiedlu i tam głównie od tego 1954 roku oni spędzali czas i tam mieszkali. Jeszcze jedno mieszkanie miał, tylko chciałem dodać na Klonowej. Tak, natomiast wracając do tej willi w Otwocku, skąd się wzięła ta czarna, jedna z czarnych legend? Otóż to jest rzeczywiście ogromny budynek o bardzo wysokich piwnicach. Ja tam kiedyś byłem w 99 czy 2000 roku i cała sprawa wzięła się też z historii Otwocka, miasta jako takiego, miasta, do którego pod koniec lipca 1944 roku wkracza Armia Czerwona. Tam NKWD ma swoją taką lokalną siedzibę. Stamtąd promieniuje terror na okoliczne miejscowości. Tam się znajdują więzienia, nawet obozy przejściowe dla członków konspiracji Polskiego Państwa Podziemnego. Na to nakłada się taka historia, że tam przez jakiś czas pomieszkiwał Józef Światło. Tam
Tam przez jakiś czas stacjonował Iwan Sierow, czyli człowiek odpowiedzialny za NKWD w powojennej Polsce. Mieszkał tam Radkiewicz. No, dużo tego typu czynników, które sprawiły, że Otwock przez pół roku, bo to mniej więcej do stycznia 1945 roku, był no, takim miejscem, specyficznym miejscem oporu i kaźni narodu polskiego. I teraz co się dzieje? Tam po latach zamieszkuje ponoć Berman, a pod koniec lat 80. i to jest znowuż sprawa bardzo, bardzo delikatna. Oddzielić tutaj fakty od mitów jest bardzo trudno. Tam, bo ta willa, ta Bermanówka znajduje się w niedalekiej odległości od cmentarza. Pod koniec lat 90. tam znaleziono szczątki ofiar i z tego co ja wiem, ustalono jedynie tyle, bo wersji na temat tego, czyje to są szczątki, jest też wiele. I ustalono jedynie, tam jest taka tablica pamiątkowa, że są to ofiary reżimu komunistycznego. Natomiast ponieważ działo się to bardzo blisko tych terenów, znaczy na tej posesji, gdzie Berman w latach 50. mieszkał, dorobiono do tego całą historię, że to są szkielety kobiet, które, ja nie jestem w stanie stwierdzić, może to są rzeczy, to rzeczywiście były szkielety kobiet, ale że to są szkielety kobiet jeszcze do tego z głowami przestrzelonymi z broni palnej i wprost oskarża się Bermana o co? No o coś tak naprawdę realnie nieprawdopodobnego, to znaczy o to, że on te kobiety tam, że jemu te kobiety tam sprowadzano, on je gwałcił, a następnie zalewano trupy cementem i po prostu w ten sposób pozbywano się ciał. I tutaj widać chyba dla każdego, kto interesuje się historią Europy Środkowo-Wschodniej, Związku Sowieckiego, że to jest taka kalka z Berii. Że to jest dokładnie ta sama historia, która dotyczyła Berii, który też zajmował się służbą bezpieczeństwa. Ja myślę, że tu nastąpiło jakieś przeniesienie. Do tego mamy też słynną historię o Czarnej Wołdze, kiedy w latach 50. rodzice bardzo często przestrzegali dzieci, żeby uciekały przed nadjeżdżającymi samochodami, no właśnie przed słynną Czarną Wołgą, bo te samochody porywają dzieci i potem te dzieci są mordowane. Więc myślę, że to jest taka legenda czarna, którą było łatwo przypisać temu Bermanowi, bo po prostu no, kogoś tak symbolicznie, i Berman się do tego idealnie nadawał jako bardzo wysoko postawiony Żyd, trzeba było obarczyć zbrodniami komunistów, których oni dokonywali w powojennej Polsce. Ale przecież to nie wszystko. Jeszcze pokrótce powiem, jaki jest znany mit. Na przykład taki, że Berman na swoim biurku miał telefon do Berii i w każdej chwili wszystko z nim konsultował. Otóż jest w tym trochę prawdy, ale tylko trochę. To znaczy na pewno jeżeli już takie bezpośrednie łącze do Moskwy w jakichś sprawach awaryjnych czy nawet w takich kontaktach regularnych, to przede wszystkim utrzymywał Bolesław Bierut, tak? Prezydent, pierwszy sekretarz PZPR w latach 48-56. Znaczy przewodniczący, potem pierwszy sekretarz. Natomiast Berman, owszem, też miał łącze z Moskwą, ale on nie był tym, który miał się łączyć bezpośrednio ze Stalinem czy z Berią, tylko z pomniejszymi urzędnikami, administratorami w Moskwie. I jest taka znamienna historia, kiedy, mówiąc znowuż w skrócie, kiedy w 1948 roku, w połowie 1948 roku doszło do swego rodzaju skandalu podczas Kongresu Pokoju, Kongresu Intelektualistów, takiej propagandowej imprezy, którą komuniści w Polsce zorganizowali, zapraszając bardzo wielu przedstawicieli świata kultury, nauki, zapraszając do Polski, zapraszając oczywiście też przedstawicieli państw powstających wówczas, państw socjalistycznych, i chciano pokazać, że ten powstający obóz komunistyczny jest obozem pokoju. A tymczasem podczas jednego z wystąpień do głosu doszedł jeden z pisarzy sowieckich, już mniejsza w tym momencie o nazwisko, i zaczął, nie wiem, Sartra,
Pabla Picasso, wyzywać od hien, od szakali. No, groziło to skandalem dyplomatycznym i co wtedy robi Berman? Berman najpierw kontaktuje się z Bierutem i dopiero potem dzwoni do Moskwy, ale nie do Beri, nie do Stalina, bo on nie ma takich dość, tylko dzwoni do swojego, no możemy powiedzieć, znajomego Mołotowa, ministra spraw zagranicznych akurat, więc tu sprawa była, adekwatny był ten telefon jak najbardziej. Więc na takim poziomie, w takich awaryjnych sprawach rzeczywiście Berman dzwonił, ale to nie było tak, że w każdej jakiejś kwestii on łapał za telefon i wysługiwał się Sowietom tak, jak to jest w tej powszechnej opinii. No jest jeszcze jeden mit. On się do dzisiaj utrzymuje w internecie. Akurat o nim piszę tutaj w tej książce. To jest sprawa związana z taką fałszywką, która funkcjonowała już w drugim obiegu, jeszcze w okresie postanie wojennym. Potem była rozpowszechniana w internecie, tak jak wspomniałem. I to jest rzekome wystąpienie Jakuba Bermana w roku 45, czy wedle innej datacji w roku 47 na jakiejś rzekomej egzekutywie Wojewódzkiego Komitetu Żydów. Ja mówię o tym tak dokładnie, bo to jest na tyle dokładnie przedstawiany ten dokument, zapis, stenogram w internecie, że wiele osób do dzisiaj po prostu na to się nabiera i, że tak powiem, chce się nabierać, bo co w tym materiale jest? Jeszcze powiem, to jest tak naprawdę, zanim powiem, co tam jest, to jest materiał, fałszywka przygotowana w połowie 1946 roku najprawdopodobniej przez środowisko Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i ona weszła w skład takiego 21-punktowego memoriału, który został przesłany do ONZ. I ta rzekoma wypowiedź Bermana no celowo została sfałszowana, bo ona jakby miała pokazać w takiej skondensowanej formie tragizm Polaków, poczucie ich zniewolenia i zarazem taką chęć jakiegoś zadośćuczynienia poprzez opis takiej sytuacji, która nie miała miejsca, ale jakby jakaś rzeczywistość tam się odzwierciedlała. Mianowicie, co jest w tym dokumencie? No tam jest napisane, że Berman występuje na tej rzekomej egzekutywie Komitetu Żydów i mówi im, że już my, Żydzi, chwytamy władzę w Polsce, i ja w Polsce powojennej, i ja wam mówię, nie wychodźcie do pierwszego szeregu, zmieniajcie nazwiska, stójcie za plecami marionetek, a w rzeczywistości będziecie mieli władzę w swoich rękach i to wszystko ku chwale komunizmu i żydostwa i zwycięstwa tej naszej grupy. No i jeszcze raz powiem, to do dzisiaj są osoby, które dadzą się pokroić za to, że Berman tak powiedział, dlatego, bo Berman jest taką postacią, która skumulowała w sobie całą tę słuszną niekiedy i zrozumiałą nienawiść ofiar, rodzin ofiar do dawnych swoich oprawców czy oprawców rodziny. Być może ten mit się też utrwala ze sprawą tego, że Adolf Berman, brat Jakuba, w pewnym momencie wyemigrował do Izraela, już w latach 50., jak dobrze pamiętam, ale tutaj nie dam głowy. Dobrze, że historyk zawodowy to potwierdza i tam był bardzo ważną postacią w życiu politycznym Izraela. Zresztą był przez wiele lat takim dosyć znanym, ważnym działaczem syjonistycznym. Berman sam o swojej żydowskości w tym kontekście mówi wielokrotnie na łamach wywiadu z Teresą Tarańską w książce Oni. Kiedyś, mam nadzieję, z panem doktorem porozmawiamy o tej książce i o relacjach tam zawartych polskich komunistów, ale sam Berman tam w pewnym momencie mówi, ja nie wiem, czy to była samoobrona, panie doktorze, czy to był fakt, że w pewnym momencie jako Żyd popada w niełaskę u Stalina, kiedy Stalin dochodzi do wniosku, że będzie się rozprawiał po prostu z Żydami.
I sam Bermatna wielokrotnie mówi, że od tego momentu czuł się zagrożony, Stalin przestał się z nim spotykać, Stalin zaczął go unikać i no właśnie, bał się, że za to, że jest Żydem, poniesie konsekwencje. Ale przejdźmy może do takiego faktograficznego, jeżeli takowe istnieje. Chociaż, przepraszam, panie redaktorze, jedno słowo, bo jak pan to powiedział o tym wywiadzie z Torańskiej z Bermanem, to ja sobie przypomniałem, że tam jest jeszcze jedna rzecz, którą Berman mówi i która no niestety działa na niekorzyść tego, co ja przed chwilą powiedziałem, a na korzyść tej wersji spiskowej, że ten, to rzekome wystąpienie Bermana nie jest rzekome, tylko prawdziwe. Znaczy Berman tam w Onych w którymś momencie mówi bardzo ważne i bardzo prawdziwe zdanie a propos swojego żydostwa, bo on mówi tak, to, że byłem Żydem, bo przecież całe środowisko wiedziało, że Berman jest człowiekiem, to zaraz może jeszcze o tym powiemy, był człowiekiem świetnie wykształconym, inteligentnym, Bierut intelektualnie, że tak powiem, był zależny, wisiał na Bermanie. No to się pojawia pytanie, dlaczego ten człowiek nie został pierwszym sekretarzem, Berman? No, w Czechosłowacji czy na Węgrzech Żydzi mogli być szefami partii. W Polsce, i o tym mówi Berman, w Polsce taka sytuacja była niemożliwa, była nie do pomyślenia i mówi, ja jako Żyd najwyższych stanowisk obejmować nie mogłem, natomiast, i to też mówi, rzeczywiste sprawowanie władzy wcale nie idzie jakby w parze z byciem na pierwszym miejscu. Z występowaniem w światłach i obejmowaniem najważniejszych stanowisk. Więc tutaj trochę jakby później, bo jest echo tego rzekomego wystąpienia z 1945 roku, bo to jest przecież prawda, że po wojnie tego nawet chciał Gomułka. Wielu zaangażowanych, ważnych komunistów żydowskich przesuwano z sekretarzy wojewódzkich na zastępcy tych sekretarzy właśnie po to, żeby nie razić społeczeństwa, ale nie dlatego nie razić społeczeństwa, jak ktoś by za chwilę mógł powiedzieć, no tak, bo Polacy są tak skrajnie antysemickim narodem, tylko i wiedzieli o tym komuniści, mówili o tym, mówił o tym Gomułka, wiedział to Berman. Tylko chodziło o wycofanie komunistów żydowskich na drugi plan, dlatego, bo oni nigdy wcześniej w przedwojennej Polsce no nie mieli aż takiego wpływu decyzyjnego na losy administracji, na losy rządów. I to była, mimo wojny, to była zmiana no, tak kategoryczna, że niezależnie od tego, czy ktoś by posądzał Polaków o antysemityzm, czy nie, znajdował takie czy inne dowody, to po prostu byłoby to tak nienaturalne, że nagle ta grupa społeczna, ta mniejszość, przejmuje władzę, że nie dało się tego po prostu no, zrobić w taki sposób oficjalny. Więc rzeczywiście już w bezpiece tego nie trzeba było robić, tak? Bo bezpieka była ukryta i tam rzeczywiście połowy dyrektorów w latach 40., 50. stanowiska obejmowali Żydzi i no, nie trzeba było się z tym kryć, bo tak jak mówię, to było niejawne. Chociaż z reguły przyjmowali polskie nazwiska. A to jest Różańskiego, tak, wielu innych. To jest jeszcze inna sprawa, to jeszcze w KPP już od lat 20. była taka tendencja do tego, żeby, no to w ogóle moglibyśmy też trochę porozmawiać, ale to za chwilkę ewentualnie w składzie KPP, bo to była Panie dłuższa sprawa. Doktorze, a co wiemy tak naprawdę o Jakubie Bermanie, przechodząc do tego, co tak dzisiaj się popularnie i ładnie nazywa CV towarzysza. Co my o nim rzeczywiście wiemy, bo ja poza tym dokumentem, oczywiście pan jest wytrawnym badaczem, ale poza tym dokumentem w postaci tego wywiadu, zresztą w trakcie autoryzacji tego wywiadu dla Teresy Torańskiej w ogóle Berman zmarł. Ten wywiad chyba jako jedyny w książce nie był do końca zautoryzowany, ponieważ bohater tej rozmowy po prostu odszedł z tego świata. Co my tak naprawdę wiemy? Co pan jako historyk wie tak expressis verbis o Jakubie Bermanie? Jakub Berman urodził się
W 1901 roku, żeby było śmiesznie, nieśmiesznie, łatwo zapamiętać tę datę, bo urodził się w Wigilię Wigilii, czyli 23 grudnia. I co było ważne, urodził się w rodzinie dosyć zamożnej. Jego tata, jego ojciec był kupcem, handlowcem, zresztą bardzo bogatym w pewnym momencie. Później poniósł porażkę handlową, ale mimo tej porażki nadal był człowiekiem zamożnym, na tyle majętnym, że rodzice Bermana mieli dosyć duże, chyba pięciopokojowe mieszkanie przy ulicy Nalewki 38 w przedwojennej Warszawie. Tam też mieścił się sklep ze skórami, wyrobami skórzanymi, który nadzorował, nie wiem, czy prowadził, raczej nie prowadził, pewnie ktoś tam inny sprzedawał. Natomiast właścicielem był ojciec Bermana. To była rodzina już zasymilowana albo asymilująca się. To znaczy, w domu mówiło się już po polsku, natomiast ojciec Bermana, tak samo mama, odchodzili od rygoryzmów religijnych, ale oczywiście między sobą czasami jeszcze mówili widisz, bo to byli w ogóle Litwacy, oni przyjechali ze wschodu. Więc mówili widisz. Ojciec, to w ogóle byli inteligenci, nie ma dwóch zdań. Mówię o rodzicach Bermana. Matka rozkochana w literaturze rosyjskiej, rozczytująca się. Ojciec tak samo, no brzmi to trochę może śmiesznie w całym tym kontekście, ale piszący wiersze, chociaż w języku jidysz właśnie. Więc Berman wyrastał w domu pełnym książek. Sam skończył dobre gimnazjum warszawskie, potem poszedł na Uniwersytet Warszawski, skończył prawo. Przepraszam, że się tylko wtrącę, ale ten element wychowania też bardzo mocno wpłynął na to, że Berman znał świetnie język rosyjski i dlatego w latach 40., będąc w Związku Radzieckim, dosyć szybko przebijał się w kręgach władzy, ponieważ no, błyskotliwie tak. Znał ten język rosyjski. No Berman rzeczywiście znał i z domu, i ze szkoły znał świetnie język rosyjski, znał świetnie jidysz, ale to nie wszystko. Czytał po angielsku, czytał po niemiecku i czytał po francusku. Więc był jak człowiekiem... Jak na komunistę to absolutnie... O, wbrew pozorom tam było sporo wtedy jeszcze, sporo w tej wierchuszce, sporo dobrze wykształconych ludzi. My cały czas, znaczy my, mogę mówić za siebie. Ja mam taki odruch, że widzę raczej te masy komunistyczne, czy mam takie skojarzenia z tymi aparatczykami PRL-owskimi drugiej połowy PRL-u. Tam w środowiskach KPP no, był bardzo duży rozdziew, była ta wąska warstwa elity, która była no, bardzo często kształcona w Szwajcarii, we Francji czy w Polsce na uniwersytetach. No, wiemy, że Jurżański skończył prawo na uniwersytecie. Julia Brestygierowa również. Brestygierowa, Mintz kończył szkoły wyższe ekonomiczne we Francji. No ale nie o to chodzi. Wracając do rodziny Bermana, jeszcze chcę powiedzieć, że jeden brat jego został, Adolf, został psychologiem, starszy brat Mieczysław był wziętym przedwojennym warszawskim chirurgiem. Jedna siostra była niedoszłą germanistką, nie skończyła zdaje się studiów, bo wojna wybuchła. I jeszcze jedna była chyba pedagogiem. Więc cała ta rodzina była dobrze wykształcona. Ojciec wiedział, że trzeba inwestować w wykształcenie dzieci. I Berman w ogóle... Przez wiele lat on chyba próbował zostać naukowcem, próbował zrobić doktorat, pisał ten doktorat, on go nawet napisał u profesora Ludwika Krzywickiego. Był też u tego profesora przez wiele lat takim nieetatowym asystentem. Tutaj ja też próbowałem się zorientować, dlaczego był nieetatowym. No, to są sprawy, prawdopodobnie rzeczywiście były problemy z zatrudnieniem Bermana ze względu na pochodzenie, ale chyba nie tylko dlatego, bo on w 28 roku najpóźniej, ale już wcześniej, tam w 24 tak naprawdę kręcił się dookoła młodzieżówek komunistycznych.
a w 28 roku został już członkiem KPP. I teraz, co wiemy o charakterze tego młodego Bermana? Otóż okazuje się, że on był, no to był człowiek taki ideowiec, tak? Jest taka historia znana, opisana, kiedy on w młodości miał jakiś tam ambitny sen, że będzie zmieniał cały świat i prowadził ludzkość ku lepszemu. I kiedy opowiedział ten sen swojemu bratu, temu starszemu chirurgowi, a ten brat się z niego zaśmiał, coś tam powiedział, że ty chcesz być takim pomocnikiem Pana Boga, to Berman się rzucił na niego z pięściami, się pobili i do końca życia Berman miał znamiona na rękach, bo tam doszło do jakichś bardzo mocnych rękoczynów. Co przez to chcę powiedzieć? Że, bo tu musimy spojrzeć na to, jaki wybór wtedy stał przed komunistami, którzy młodymi komunistami, znaczy inaczej, młodymi Żydami, którzy mieli podobny życiorys do Bermana, podobny start, tak? Bo co Berman mógł zrobić? No mógł starać się kontynuować drogę swoich rodziców, albo jeszcze drogę dziadków, albo drogę 80% Żydów w Polsce. Czyli jaka to była droga? Zamknięcie się, izolacja, drobny handel, dorabianie się, ale tak naprawdę, i to mówili sami Żydzi, ci z tamtego pokolenia Bermana, ale tak naprawdę pewne mentalne wstecznictwo, zatrzymanie się, lęk przed nowoczesnością. A to już były czasy, kiedy jeżeli człowiek szedł do gimnazjum, a później na studia, no widział, że świat się rozwija, świat się zmienia. To, co mówi ojciec, to, co mówi matka, zupełnie nie pasuje do tego, co mówią środowiska studentów, tak? Co mówią inteligenci. Więc ta droga w wypadku Bermana odpada. Druga rzecz, mógł zostać syjonistą. No ale tutaj wielu tych komunistów rozumowało w ten sposób i można przyjąć, że to jest naturalne i takie do zaakceptowania rozumowanie. Czyli, że jeżeli ja zostanę syjonistą, a jest mi tutaj źle w tej Polsce, tak, czuję się gorszy, no bardzo często rzeczywiście tak było, że przecież naprawdę 90% Żydów przedwojennych w Polsce żyło w biedzie, 50% w nędzy. To my mamy często taki stereotyp, tak mi się wydaje przynajmniej, że Żydzi są bogaci, kapitaliści i rządzą światem. Natomiast realia były takie, że oni byli bardzo często bardzo biedni. Oczywiście w ogóle wtedy społeczeństwo polskie było biedne, ale Żydzi byli w tej szpicy biedy, naprawdę. I to było takie myślenie, no to czy ja mam walczyć, zostanę syjonistą i będę walczył tylko o dobro narodu żydowskiego, to nie, to ja już chcę zawalczyć o dobro wszystkich. Będziemy wyzwalać wszystkich. Co jeszcze mógł zrobić? No mógł właśnie zostać, miał drogę, żeby zostać komunistą. Dlaczego? Dlatego, bo komunizm to jest kolejny paradoks. To była droga awansu i pewnej, jak to się nazywa, akulturacji poprzez polskość do, no do świata innego, do świata nieżydowskiego. Czyli mówiąc najprościej, teraz na moment odejdźmy od Bermana, tylko wyobraźmy sobie takiego przeciętnego Żyda, mówiącego w języku jidysz, żyjącego w biedzie, to on, żeby się z tego wyrwać, musi najpierw zaznajomić się, jeżeli chce zostać komunistą, tak? I to nieważne, czy to się dzieje na terenach wschodnich czy centralnych. On, żeby złapać jakieś porozumienie, jakiś kod kulturowy ze światem, to on musi to zrobić w języku polskim, bo nie ma innego wyboru. No nie zrobi tego przecież po ukraińsku czy po białorusku. Jedyny kod kulturowy, który mógł go wynieść gdzieś wyżej, to był kod polski, a więc poprzez znanie, poprzez nauczenie się języka polskiego, poprzez zapoznanie się chociaż z podstawami historii. I dlatego to jest takie dosyć racjonalne, tutaj trzeba porzucić emocje wytłumaczenia tej sprawy, dlatego tak wielu Żydów
parło do komunistycznej partii polskiej, do komunizmu. Oni parli, można powiedzieć, dopiero w drugim rzucie jakby do tego nurtu rewolucyjnego. Najpierw chcieli się wyrywać z tej swojej biedy, albo tak jak w wypadku Bermana, który biedy nie zaznał, ale chciał się wyrwać z tej żydowskiej jednak enklawy, która a to utrudniała mu zajęcie się nauką, a to w rodzinie były przypadki, no to chociażby jego żona, że nie mogła zostać lekarzem medycyny, mimo że skończyła medycynę i musiała się przekwalifikować na bycie stomatologiem. Zresztą dzięki temu ona potem świetnie zarabiała i to ona utrzymywała Bermanów, bo Berman się wdał w politykę i był człowiekiem tak naprawdę mało takim obrotnym. On prawie nie zarabiał pieniędzy. Ale chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć o tych, bo proszę Państwa, przecież więc Żydzi garnęli się do komunizmu, do tej drogi awansu i dlatego nie możemy się dziwić, że w przedwojennej KPP w dużych miastach 50-60% tej partii stanowili Żydzi. Tak jak mówię, to dla nich była droga awansu. Stąd w Warszawie to nawet pod koniec lat 30. to było nawet 65%. Owszem, w całej KPP też to jest bardzo uśrednione, no i przecież lata są różne, 20-30. To było 35-40% Polaków pochodzenia żydowskiego, czy wręcz Żydów w tej partii. Ale to jest ciekawe, że jakby etniczni Polacy byli w tej partii mniejszością. Mniejszością. Więc trzeba cały czas na uwadze, śledząc historię tego ruchu komunistycznego, właśnie te początki. Ale ja to mówię po to, żeby jakby odzierać to z pewnej sensacyjności czy spiskowości i patrzeć po prostu na to realnie. No tak było. Ale jeszcze jedna rzecz. To, że w całej KPP Żydów było 35%, to też nic nie znaczy, bo liczyła się ich jakość. A oni jakość mieli przednią. To znaczy byli właśnie, tak jak podaliśmy kilka tych przykładów, ale można by wymieniać kolejne, byli ludźmi dobrze wykształconymi, kształcącymi się, mającymi znajomości za granicą, więc... I w pełni zaangażowanymi. W pełni zaangażowani, no właśnie, jeszcze nie mieli dokąd uciec. Ale też jeszcze jedna rzecz. Oni rzeczywiście nie byli związani z polskością w taki sposób, no, począwszy od tego, że czasami nawet ich rodzice nie mówili po polsku, nie? Albo mówili bardzo słabo. No nie byli związani, bo ich przodkowie żyli w enklawach, w zamkniętych grupach. To była zupełnie inna kultura, inna religia. Więc trzeba po prostu na to trochę tak popatrzeć. Ale i Berman kończy studia z tym doktoratem, ma problem, myślę, że nie tylko dlatego, że jakieś kwestie ograniczeń dla Żydów na uniwersytetach tutaj wchodziły w sprawę, tylko on się zaangażował właśnie w komunizm. W tym zobaczył dla siebie szansę, ale też nie był człowiekiem, on nigdy nie miał żadnego procesu, tak? On był człowiekiem takim, który się nie narażał, stał trochę... No właśnie, jak się piął po szczeblach kariery w Komunistycznej Partii Polskiej? On bardzo szybko trafił do środowisk inteligenckich, czyli co to znaczy? No, kolportował bibułę, brał udział w jakichś zamkniętych zebraniach, ale i otwartych wiecach wśród nauczycieli, buchalterów, takiej powiedziałbym średniej inteligencji, chociaż też trafiał podobno do tramwajarzy. No i tam piął się w tej karierze partyjnej. Został w końcu, zdaje się, szefem takiego podwydziału inteligenckiego w Komunistycznej Partii Polski. Wyjeżdżał do Lublina, wyjeżdżał do Łodzi. No, ale nie była to jakaś kariera wybitna. On przed wybuchem wojny nie był w Związku Sowieckim. Tylko raz pojechał na Zachód i to zresztą z wycieczką dziennikarzy, bo to jest też ciekawe. On będąc tym, bo on najprawdopodobniej, to jest też nie do końca ustalone, on najprawdopodobniej był funkiem, tak? Czyli był wśród tych 700, no nie wiem, 1000 funkcjonariuszy partii na trochę wyższych stanowiskach, którzy pobierali za swoją pracę stałe fundusze od partii, no, czyli te pieniądze, które przychodziły głównie z Moskwy. Ale on jednocześnie cały czas starał się pracować, czyli przez kilka lat był
była taka żydowska agencja telegraficzna, on tam był dziennikarzem, ale dawał też korepetycje, prowadził wykłady dla młodzieży żydowskiej, która chciała zdawać maturę w języku polskim. Czyli nie wiem, biorąc pod uwagę, że jego żona jako stomatolog bardzo dobrze zarabiała i była w stanie ich utrzymać, była w stanie też utrzymać córkę od chyba 29 roku, o ile się nie mylę, Berman ma córkę. Natomiast Jakub, no to jest właśnie dziwne, że mówię Jakub, bo tak był nazywany przez swoich towarzyszy jako Jakub, Jakubas. Bierut do niego mówił Jakubek. Niestety ten język dokumentów czasami przyswajam. Więc to jest trochę dziwne, czy może on był tak zwanym półfunkiem, bo jednak powinien móc się utrzymać za te pieniądze partyjne. Ale jakby no, to też nie jest takie do końca istotne. Najważniejsze jest to, że jest ciągle przez te lata 20 i 30 prężnym działaczem, oddanym Moskwie, ale nie wiemy też, czy był większościowcem, czy mniejszościowcem. W każdym razie widać na tyle nie był człowiekiem jakoś agresywnym w swoich działaniach, że bywał tylko kilka razy aresztowany i to też raczej prewencyjnie, na krótko, na przykład przed wiecami pierwszomajowymi. Natomiast nigdy nie miał sprawy, nigdy nie miał procesu, co zresztą przyczyniło się później do tych plotek rozsiewanych przez Józefa Światłę, że Berman był agentem policji politycznej. Tak, no to tak zwane trudno z tym w ogóle polemizować. Jak przetrwał czystki 37 roku? No to jego w ogóle nie dotknęło, to znaczy nie dotknęło go osobiście, nikt go nie wzywał do Moskwy, nie było takiej ale potrzeby. Ale jego przyjaciel już tak. Nie musiał się z tego tłumaczyć. Już jego przyjaciel tak, o czym zresztą też sam wspominał. Przede wszystkim Lampego. Możliwe, a kto? Bo teraz... Lampego. On zresztą a, Lampę, no tak, 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 tak. Z tym, że to prawda, z tym, że Lampę wydaje mi się, że jego przyjacielem został, dlatego nie zrozumiałem, o co chodzi. Wydaje mi się, że Lampę jego przyjacielem został już w roku 40-41, ale rzeczywiście to też było tak, że Lampę się uchował dzięki temu, że siedział w polskim więzieniu, tak jak wielu komunistów, no bo Lampę był członkiem biura politycznego KPP i gdyby był na wolności, to na pewno Stalin by go zgładził. Natomiast on ocalał dlatego, bo siedział w polskim więzieniu. Natomiast rzeczywiście Lampę był z imienia i nazwiska wymieniony jako zdrajca, prowokator w tej uchwale Kominternu z roku 1938, która rozwiązywała KPP. Tak, ma pan rację. No i później Berman się z nim już po ucieczce na wschód, po wybuchu wojny w roku 1940-41, no bardzo dobrze znał. Razem tłumaczyli Marksa, razem czasami pomieszkiwali, spędzali długie godziny na rozmowach. Nie wiem, jak to było w rzeczywistości, ale wszyscy uznali ich, że byli przyjaciółmi, a nawet w tym środowisku białostockim, ale nie tylko białostockim, w środowisku byłych KPP-owców Lampę był no, takim jednym z liderów i kiedy zmarł nagle, a zmarł po prostu na serce, to Berman jakby wskoczył na jego miejsce. Wskoczył na jego miejsce. No właśnie, ale... bo tak, po wybuchu II wojny światowej Berman ucieka na wschód. Zdaje sobie sprawę, co go może czekać w Warszawie, przede wszystkim też jako Żyda i komunista. Ucieka na wschód. Dosyć szybko pnie się w karierze w otoczeniu właśnie komunistów, takich suflujących, popierających politykę Józefa Stalina. Tak, bo tam się zaczyna dopiero jego właściwa kariera. Jak to się stało? Jego cechy zwyciężyły? To się stało jak zawsze u Bermana. Naprawdę, proszę Państwa, do tego czasu nie ma żadnego NKWD, które by go prowadziło. Był to taki, czyli mówię do 1939 roku, do wybuchu wojny. Był to taki
administrator, powiedziałbym mu urzędnik rewolucjonista, tak? Tak spokojny, znaczy dość spokojny człowiek, agitator, mentor, o, tyle można do tego czasu o nim powiedzieć. I on ucieka rzeczywiście we wrześniu, no tak jak wielu mężczyzn, nie tylko przecież Żydów, udaje się na wschód i tam trafia do Białegostoku. Potem jego koleje losów są naprawdę bardzo, bardzo różne, ale jakby ja nie może żeby unikać szczegółów, a tylko przejść do tego konkretu, co tam było najważniejsze. Otóż pamiętajmy o tym, że komuniści polscy po wybuchu wojny byli wciąż w Związku Sowieckim uważani za no, odszczepieńców. Ich partia była rozwiązana, kierownictwo tej partii było uważane za agenturalne. Oni nie mieli prawa się zbierać, że tak powiem, jakoś jednoczyć pod szyldem partyjnym. Mogli sobie tam oczywiście w jakichś grupkach nieformalnych dokształcać się, uczyć, agitować i tak dalej, ale nie mogli działać oficjalnie jako komuniści polscy w jakiejkolwiek organizacji. No i Berman jak trafia na wschód, to co on tam robi? Pracuje w jakim, poprzez znajomości, poprzez swojego poznanego właśnie w Wydziale Inteligenckim, przez jakiś czas nawet swojego zwierzchnika Wierbłowskiego. O, Wierbłowski to jest kolejny przykład. Człowiek, który studiował chemię we Francji, chyba nawet na Sorbonie, chociaż tego mi się nie udało sprawdzić, to tylko z takich jakby powtarzanych informacji wiem. Tam Wierbłowski, który pracował gdzieś w jakimś inspektoracie pracy, zatrudnia Bermana na też jakimś stanowisku takiego inspektora pracy w tym Białymstoku, który jest pod okupacją sowiecką. Potem Berman pracuje w jakimś domu nauczyciela, ale jednocześnie też chodzi i agituje oczywiście za przyłączeniem tych Kresów Wschodnich do Związku Sowieckiego. No jest takim zaangażowanym komunistą, ale cały czas to jest drugi, trzeci szereg. I w końcu trafia do Sztandaru Wolności w Mińsku. Zostaje, że tak powiem, wyłuskany, no bo brakuje ludzi inteligentnych, potrafiących pisać właśnie po polsku, po rosyjsku. I on tam trafia do działu łączności z czytelnikami. Jest to o tyle ważne, że on już od tego momentu w zasadzie zawsze będzie zajmował takie stanowisko, trochę trudno mi to jest nazwać, takie... Szara eminencja. Tak, tak, takie trochę strategiczne, obrotowe, że no przecież kto to tam jakiś dział łączności z czytelnikami, nie jest ani redaktor jakiś, ani sekretarz, a jednak w tamtym momencie to on miał najważniejsze informacje, tak? On wiedział, co dzieje się wśród ludzi. On był taki jakby, powiedzmy, najbliżej życia, a nie najbliżej ideologii. I też bardzo mocno wpływa na to, kto jest zrzucany w ramach tej grupy inicjatywnej PPR do Polski. Bardzo, no nieźle się orientuje, może nie bardzo dobrze, bo on też w wywiadzie z Torańską zaznacza, że no nie miał najlepszych układów, tak twierdzi, ze służbami sowieckimi, no ale mniej więcej orientował się, o co chodzi w tych walkach partyjnych PPR-owskich w Warszawie. On w ogóle popiera stworzenie PPR. To już odrobinę później, ale tak, wie pan co, panie redaktorze, bo to jest następna rzecz. Berman rzeczywiście był funkcjonariuszem Kominternu. On był moim zdaniem człowiekiem frakcji kominternowskiej, a nie tej NKWD-owskiej. To się jednak często, znaczy to jakoś są środowiska pokrewne, ale też konkurujące ze sobą. To nie jest tak, że kominternowiec był NKWD-zistą. I Berman rzeczywiście... Ale doskonale orientuje się w tych układach dotyczących, kto jest z kim albo czyje ma poparcie. No tak, no pod... Udaje, że nie wie często, jak mówił w rozmowie z Torańską, ale doskonale wie, kto jest kim. Domyślał się tak, aczkolwiek proszę zobaczyć, jaki on był... On był z jednej strony dyskretny u tej Torańskiej, ale tak naprawdę, jak z naszą dzisiejszą wiedzą, jak ktoś usiądzie i przestudiuje linijka po linijce, to Berman tam zdekonspirował wielu swoich kolegów, czy nawet przyjaciół, bo na moment, proszę państwa, to jest w ogóle bardzo ważny temat. Myślę, że inaczej powiem. Dla nas może to być dziwne, ale ci najbardziej zapiekli komuniści, którzy rządzili w Polsce powojennej, jeszcze Gomułkowskiej, o niech będzie to właśnie Berman i Gomułka. Proszę sobie wyobrazić, że oni w swoich prywatnych rozmowach i w takiej prywatnej mentalności zawsze dzielili komunistów
na naszych i ich. Bo, czyli to nie było tak, że dla Bermana czy dla Gomułki najwspanialszym współpracownikiem to był taki komunista, który był w PPR-ze i jednocześnie był aktualnym czy byłym agentem NKWD. Nie. Dlatego, bo taki człowiek nie dość, że mógł być cały czas sterowany przez jakieś zależności ciągnące się przez lata, to do tego to był potencjalny kapuś na tego Bermana czy na Gomułkę. Więc co oczywiście nie zmienia faktu, że oni, że te środowiska się mieszały, że ktoś, kto był podczas wojny, czy przed wojną, czy później był NKWD-zistą, no nie był jakoś sekowany, ale no najlepszy przykład Franciszek Mazur, współpracownik NKWD, to jest pewne. Aleksander Zawadzki. Proszę zobaczyć, jak nimi sterowała czy ekipa gomułkowska, czy wcześniej ekipa bierutowska, bo o Bierucie to jeszcze osobna sprawa, ale nie mogę, bo to już będzie kolejny wątek i się w tym wszystkim zapętlę. W każdym razie to jest tak, że oni owszem, ci partyjniacy NKWD-ziści w cudzysłowie, byli na różnych ważnych stanowiskach, ale ta grupa, która w Polsce trzymała władzę, tych NKWD-zistów próbowała odsuwać, bo oni im przeszkadzali. I teraz Berman rzeczywiście doskonale się w tym rozeznawał, ale on w pewnym momencie, czyli w którym momencie, czy to była druga połowa 1941 roku, no jest przez służby kominternowskie, służby sowieckie, to mogli być równie dobrze NKWD-ziści, my przecież dokładnie nie wiemy. W każdym razie w którymś momencie zdaje się, czy to Jan Dzierżyński, czy Zofia Dzierżyńska, czyli ludzie Kominternu, orientują się, że mają tutaj taki skarb, czyli komunistę z Polski, niestety Żyda, ale który jest elokwentny, wykształcony, trzeba go wziąć. Biorą go do grupy kominternowskiej, do szkoły kominternowskiej i to jest druga połowa 1941 roku i dopiero od tego momentu możemy mówić o Bermanie jako o osobie, która wchodzi do takiej większej polityki, rzeczywiście zostaje przez aparat kominternowski wessany, staje się jego funkcjonariuszem i zaczyna tam wykładać, kształcić komunistów polskich, ale też staje się w ogóle takim kierownikiem, opiekunem polskiej grupy. Bo jak Berman trafia do szkoły Kominternu w Kusznarynkowie, to pierwsza grupa inicjatywna jest już przygotowana, czyli ta grupa Mołojca, Findera, Nowotki przede wszystkim, tak. Oni są już przygotowani i Berman ich oczywiście zna, ale to nie on ich przygotowuje. On przygotowywał tą drugą grupę, gdzie leciał Aleksander Kowalski, Małgorzata Fornalska, to taka chyba jedna z najbardziej znanych postaci, ale I co tutaj jest ważne, a co jeszcze do niedawna nie było znane, bo znowuż mówiąc tak w skrócie, Berman przez półtora roku jest wykładowcą Kominternu. Zajmuje się tą szkołą, tam bardzo szybko ta pierwsza grupa skoczków, znaczy inaczej, druga grupa inicjatywna, czyli z jego punktu widzenia pierwsza grupa skoczków, którą on się opiekuje, ona bardzo szybko wylatuje, bo to jest tam w maju 1942 roku, oni przecież są w Polsce, ale to jest raptem kilka osób, a jemu się udało, że tak powiem, wyszkolić czy opiekować się, zdaje się, około 25 komunistami. I on potem szkoli tych wywiadowców, zrzutków takich czysto sowieckich, ale to nie znaczy, że on wie, do jakich zadań oni są przeznaczeni, bo on tylko ich, że tak powiem, selektywnie przygotowuje. Zresztą on głównie wykładał takie przedmioty no, czysto teoretyczne związane z historią ruchu robotniczego, z historią Polski, z jakimś obeznaniem w sytuacji polskiej, bo ciągle miał kontakt, on miał nasłuchy, pracował też okresowo w Radiu Kościuszki, stamtąd łapał wszystkie szyfrówki z kraju, więc on był dosyć dobrze zorientowany o tym, co się dzieje w środowiskach władzy sowieckiej, jak i o tym, co się dzieje w Moskwie, co się dzieje w kraju. Ale, i tu jest bardzo ważny moment, o którym jeszcze do niedawna nie wiedzieliśmy, a teraz już wiemy. Mianowicie, to jest już po rozwiązaniu Kominternu,
Czyli to też jest połowa 1943 roku i wtedy następuje coś, rzeczywiście jest tajemnica w życiu Bermana. Mianowicie on trafia, że tak powiem, nie tylko on szkolił, tylko wreszcie wiemy coś, że i Berman jest prawdopodobnie przez kilka miesięcy, kilkanaście tygodni szkolony w specjalnym takim zespole, jakby przy szkole w trakcie rozwiązywania Kominternu, która powstała taka grupa. Tam razem z nim był szkolony między innymi Markus Wolf, czyli przyszły szef niemieckiej służby. I to były, no tak jak często u komunistów bywa, szkolenia no, całkowicie tajne, gdzie mieszało się szkolenie indoktrynacyjne ze szkoleniem wojskowym. On tam wreszcie, Berman, nauczył się trochę strzelać, chociaż Berman fizycznie był raczej słaby. On nie pływał, nie grał nic. Na przykład Gomułka grał w koszykówkę, chociaż tego po nim może nie było widać. Był bardzo zwinny fizycznie. Gomułka potrafił zrobić salto do tyłu. Berman przy nim był kompletną ofiarą losu, ale nauczył się tam ponoć trochę strzelać, ale też nie to jest najważniejsze. W tej szkole tajnej, już że tak powiem postkominternowskiej, jego nauczono, a okazał się świetnym uczniem w tym, rzeczy najważniejszej. Czyli nauczono go tam, jak w praktyce sprawować władzę, która nie będzie odwoływała się do haseł komunistycznych, która będzie umiała dotrzeć do środowisk wrogich komunistom, a jakby przejąć ich elektorat, przejąć ich język i wykorzystać na własną korzyść. To jest coś, co dzisiaj w polityce nie jest niczym nadzwyczajnym, tak? Czy nawet powiedziałbym w mediach, te jakby przechwytywanie, stosowanie języka przeciwnika, ale jeżeli chodzi o komunistów wtedy, to było zupełnie, przynajmniej w tej skali, w tym stopniu jakby pozbycia się, coś zupełnie nowego, pozbycie się tego języka rewolucyjnego i przybranie takiego płaszczyka pseudodemokracji. Teraz jeszcze co jest w ogóle naprawdę najlepsze, bo to się potem sprawdziło i tu pole do teorii spiskowych, że tam Berman został przygotowany, że w powojennej Polsce, i to się sprawdziło co do joty, będzie być może okres 4-5-letni, w którym komuniści będą musieli założyć maski i udawać takich półdemokratów, ludowców, po prostu współpracować ze środowiskami ludowców, socjalistów, jakichś tam demokratów. No i to się rzeczywiście w Polsce zdarzyło. I Berman, z tego co ja wiem, no to ani Bierut, ani Gomułka, ani Minc, ani nikt tam z innych tego typu szkolenia, tego typu, bo oni przechodzili różne inne, tam też NKWD-owskie i wojskowe szkolenia oczywiście i szkolenia w Leninówce, ale to zupełnie co innego. Tego typu szkolenia chyba nikt nie przeszedł. Czyli Berman no, dostał kolejną dawkę taką wiedzieć jak, tak? Wiedzieć jak zarządzać, jak pracować w polityce. Tylko że Berman miał jeden minus. Był Żydem i to był minus dla Stalina. To był minus dla Chruszczowa, Mołotowa, dla Mołotowa. Wielokrotnie potem, jak już powstawało Centralne Biuro Komunistów Polski w Związku Sowieckim, to z dokumentacji sowieckiej wynika, że Sowieci się biedzili, że to jest straszny problem, że te kadry polskie komunistyczne są marne i jedyne, na kogo możemy stawiać wśród tych komunistów w Związku Sowieckim, to są niestety polscy Żydzi. A Sowieci pchani swoim chyba nurtem antysemickim, ale też wychodząc z jakiegoś takiego, tak przypuszczam, pragmatycznego podejścia, wiedzieli, że w Polsce to nie przejdzie, tak? Że nie przyjmie się kierownictwo, które będzie tak obce w społeczeństwie polskim. Jeszcze ważna rzecz się dzieje w tym czasie w Polsce okupowanej. No, dochodzi do paragangsterskich porachunków, można powiedzieć, w zainstalowanej PPR. Dochodzi do krwawych porachunków. Do końca dzisiaj nie wiadomo.
chyba, prawda, panie doktorze, tak. Czy chodzi o władzę, czy chodzi o jakieś jeszcze inne sprawy, no komuniści wzajemnie się wykańczają. W zasadzie z całej tej walki wewnętrznej ocalał tylko Władysław Gomułka, jeśli chodzi o kierownictwo. Potem to staje się wobec niego zresztą jakimś rodzajem zarzutów, mimo że on dosyć obszerne składa wyjaśnienia na temat kulisów śmierci Mołojców, Nowotki, ale hak pozostaje. W jakich okolicznościach Berman wraca do Polski i jego rzeczywisty wpływ na bezpiekę, bo o tym się wielokrotnie też mówiło, że Berman, jeśli chodzi o bezpiekę, był całkowicie panem na Włościach. Chociaż Berman, znowu tutaj się odwołam akurat do wywiadu z Teresą Torańską, bardzo dystansuje się od takiej twarzy, od takiej roli. Wielokrotnie na kartach książki mówi: coś wiedziałem, ale szczegółów nie znałem. To akurat jest nieprawda. Z reguły to tłumaczy na takiej zasadzie, dlaczego Stalin pewne rzeczy robił, które wiązały się z uciskiem poszczególnych komunistów w poszczególnych krajach, także w Polsce. Ale zawsze, jeśli mówi o bezpiece, on nie wie, co tam się działo. Nie, on oczywiście doskonale wiedział. On siedział w tych papierach razem z Bierutem. Oni nie tylko kontrolowali śledztwa, ale je czasami inspirowali. Czytali zapisy przesłuchań, ale to samo było przy procesach. Natomiast tak jak to często ja, postaram się naprawdę jak najkrócej, żeby muszę się trochę cofnąć, bo jeszcze w 1944, bo to jest ważne, tu, tak jak pan redaktor powiedział, tu w zasadzie zostaje tylko Gomułka. Komuniści się tam wykańczają albo aresztuje, Findera aresztuje gestapo, Mołojca wykańczają komuniści krajowi. Boże, Nowotkę zabija Mołojec. No, rzeczywiście jest, w ogóle dochodzi do tego, że większość tych zrzutków z pierwszej i drugiej grupy inicjatywnej to albo się ze sobą razem powykańczali, albo ich Niemcy aresztowali. I w rezultacie na czele partii staje Gomułka, który nie jest sterowany w tamtym momencie z Moskwy i w ogóle jest człowiekiem, który gdzieś tam raz w 1935 roku był przez kilka miesięcy w szkole kominternowskiej. No nie jest to, przepraszam, że użyję takiego słowa. Zaufany, sprawdzony towarzysz. Tak, nie jest to zawodnik do tej gry, że tak powiem. A Berman w tym co się dzieje w tym momencie w Moskwie? W tym momencie, czyli początek 44 do połowy 44, czyli do powstania PKWN-u. Otóż w wielkim skrócie dzieje się to, że Berman ma bardzo dobre już wtedy kontakty z kim? Z Dymitrowem, czyli z jego zastępcą Manuilskim, czyli to są ludzie, którzy mają pod sobą całe kadry kominternowskie. Berman ma dobry, bardzo dobry kontakt z Mołotowem, czyli niezależnie od późniejszych perypetii, jednym z najbliższych współpracowników Stalina. Czyli Berman jest postacią tam w Moskwie, mówmy ogólnie. I w 1944 roku Berman i Dymitrow. Przepraszam, że się wtrącę. Jest jeszcze jedna taka związana z Bermanem legenda odnośnie jego dojścia do Stalina. O to też go pyta Teresa Torańska. Tak. Czy on miał romans z Wandą Wasilewską, czy to... Bo Berman, kiedy Torańska go to pyta, on się żachnął. On odpowiada coś takiego, kiedy ona mu sugeruje, że był kochankiem Wasilewskiej, on odpowiada: powiedzmy. Ale ewidentnie... Tak. No, żachnął się. Znaczy, to jest kwestia intuicji, nie? Nie ma na to, bo są jeszcze oczywiście jakieś tam relacje, no na przykład Sokorskiego, który jest człowiekiem w tych sprawach kompletnie niewiarygodnym, bo on każdego, niemalże z każdym widział w łóżku. Ale nie pytam jak o zasadzie piecznej anegdoty, tylko znalezienia się w systemie władzy. Więc, panie redaktorze, powiem tak. Oni Torańskiej... Ja to panu kiedyś mówiłem prywatnie. To jest książka, którą ja czytam od 30 lat. To jest książka w ogóle, którą ja przeczytałem pierwszy raz, jak miałem lat 19. To jest jedna z tych książek, z dwóch książek, obok Dziennika 54 Tyrmanda, która spowodowała, że ja się w ogóle zająłem PRL-em, historią i tak dalej, i tak dalej.
I ja tę książkę, nie wiem czy znam na wylot, bo bez przesady, ale znam dosyć dobrze, chociaż to nie znaczy oczywiście, że nie mylę pewnych fragmentów. I ja ten wywiad z Bermanem na przestrzeni tych 30 lat przeczytałem wielokrotnie. I na moją intuicję, ale to jest tylko intuicja, powiem tak, wydaje mi się, że tam coś było między Bermanem a Wasilewską. Natomiast, no w ogóle chodziły takie plotki, że Berman, który przecież, to już skaczemy znowu w czasie, po wojnie przez kilka lat zajmował się Ministerstwem Spraw Zagranicznych, tak? Że on z jakimiś tam młodymi adeptkami dyplomacji wieczorami bywał, ale powiem panu szczerze, z tym, że no to sobie niech każdy wierzy w co chce, że tak powiem. Na moją intuicję i tak jak znam stosunki Bermana rodzinne, to nie był taki, że tak powiem, amant nocny. Wydaje mi się, że nie. On bardzo kochał żonę, bardzo kochał córkę. Żonę miał, że tak powiem, niezbyt urodziwą, a do tego straszną heterę, ale z całego tego kontekstu wynika, że nie, że to nie był jakiś kochanek. No. Ale ja tego oczywiście nie udowodnię. 44 rok, początek. Wracamy do tego relacji w Kominternie. Tak jak mówiliśmy o tym, że pozycja Bermana no jest bardzo mocna, bardzo mocna. On w zasadzie z czasem zaczyna mieć pozycję jeszcze mocniejszą niż Wasilewska, która jest o tyle mocna, że ma bezpośrednie dojście do Stalina, ale Wasilewska nie ma żadnego zaplecza. Jest jeszcze trzecia osoba, mówiliśmy kiedyś o tym, to jest Berling, Zygmunt Berling, ale Berling Stalinowi po jakimś czasie wydaje się postacią komiczną, poza tym Berling jest o tyle niebezpieczny, że ma takie zapędy czysto wodzowskie, a Berman jest, znaczy ma ciągle ten problem, że jest Żydem, tak? Jest ten problem z Bermanem, że on jest Żydem, ale Berman jest spokojny, jest służbisty, Berman przeszedł wielokrotne weryfikacje kominternowskie, jest oddanym stalinistą, inteligentnym człowiekiem i komuniści polscy, ale też na pewno sowieccy orientują się, że tam w Polsce jest jakiś Gomułka, o którym my nic nie wiemy. Oni nawet przez kilka miesięcy myślą, że być może ten Gomułka jest już jakimś agentem, że tam w ogóle Gestapo przejęło i to nie na zasadzie żartu, proszę państwa. Oni serio, że rzeczywiście mieli prawo tak myśleć. No jeżeli większość naszych zrzutków w Polsce zginęła, na czele partii staje człowiek, o którym my tak naprawdę prawie nic nie wiemy, to kto wie, kto to jest? Może to naprawdę jest jakaś londyńska agentura albo wręcz agentura Gestapo, patrząc z perspektywy Stalina. I oni dochodzą do wniosku, że trzeba tu stworzyć w Moskwie jakąś grupę koordynacyjną, komunistyczną, która po pierwsze zacznie zarządzać, jeszcze wyłuskiwać w ogóle tym środowiskiem totalnie rozbitym wtedy komunistów w Moskwie, w Związku Sowieckim, że trzeba ich jakoś, nie wiem, powyciągać czasami nawet jeszcze z obozów albo z jakichś dziwnych stanowisk, gdzie oni, bo przecież to nie było tak, że oni tam wszyscy byli zjednoczeni, trzeba było tych ludzi powybierać z myślą o tym, że my będziemy za chwilę potrzebować kadr komunistycznych do stanowienia nowego państwa. I z drugą myślą, że nie wiemy, co się dzieje z tym PPR-em tam w kraju. Więc my musimy przyjechać z gotową ekipą i ja jestem o tym przekonany, że oni przez długie miesiące myśleli, że oni przyjadą i oni będą, czyli może znowuż, no nie bezpośrednio Berman, ale wtedy prawdopodobnie byłby to Aleksander Zawadzki. Że po prostu przyjadą i będą taką czapką nałożoną na te doły partyjne PPR-owskie, które były w kraju. No ale oni w ogóle mieli, mówię oni, czyli ci, którzy byli w Moskwie i w okolicach, mieli słabe pojęcie o tym, co się dzieje w tej Gwardii Ludowej, Armii Ludowej. Naprawdę to rozeznanie było kiepskie, w ogóle kiepskie rozeznanie sytuacji politycznej w kraju. Ale dochodzi do powstania tajnego, niejawnego Centralnego Biura Komunistów Polski. Tak to się nazywa. To jest tak, no już mniejsza osoby. No jest to w każdym razie kilka osób, które zaczyna
organizować komunistów, tak jak powiedziałem, i Berman tam jest osobą niby nie pierwszoplanową formalnie, ale faktycznie on trzyma, można powiedzieć, wszystko w garści. Ale to znowuż nie jest na takiej zasadzie, że on to robi z jakiejś takiej chęci władzy, z takiego zapału wielkiego, tylko po prostu siłą rozpędu tak się dzieje, że on jest zdolny, tak? Jest odpowiednim człowiekiem na odpowiednim miejscu. I skracając już, no potem powstaje PKWN, dochodzi do połączenia tych dwóch grup, czyli Berman, nie wiem, Radkiewicz, no właśnie Zawadzki, znajdują się w Lublinie i tam poznają Gomułkę, Jóźwiaka, Bieruta. Oni nie wszyscy się ze sobą dobrze znali. Oni poznają się w sierpniu 1944 roku i zaczynają się ścierać. I co się okazuje, że no właśnie, Gomułka jest, jakby to powiedzieć, no jednak zdziwiony, nie przyjmuje łatwo tego, że nagle mu tu się pojawia jakaś ekipa, która czuje się równoprawna do tego, żeby sterować partią komunistyczną w Polsce. No ale koniec końców oni się dogadują. Dogadują się, bo nie mają innego wyjścia, prawda? I mają jakby inny cel. I co najciekawsze, przez kilka lat, czyli do tam 47, od połowy 44, te grupy ze sobą całkiem nieźle współpracują. Co to znaczy? No znowuż na przykładzie Gomułki i Bermana. Razem zajmują się kwestiami polityki zagranicznej. Oczywiście na tyle, na ile Polska była tam władna, czyli jakieś kwestie z kontaktów z Moskwą, ale kwestie tutaj związane z konfliktem z Czechosłowacją, o Śląsk Cieszyński. Berman z Gomułką razem opracowują, nie wiem, różnego typu sprawozdania, czytają dokumenty, naradzają się i ta współpraca jest niezła. I jeden i drugi po latach wspominali, że współpracowało im się, jakby to powiedzieć, efektywnie. Zajmują się też bezpieką, tak? Bardzo no wtedy podstawową sprawą, jedną z podstawowych kwestii do utrzymania władzy, ale tak naprawdę do połowy 1948 roku bezpieka była zarządzana raczej kolegialnie. To znaczy, ja już nie mówię o tym, że Radkiewicz był nominalnie szefem bezpieki i wtedy rzeczywiście, wtedy, czyli do 1948 roku, on miał, sprawował władzę rzeczywistą nad tym swoim resortem. Nie mówię, że był najważniejszy, ale miał tam wpływ, bo później moim zdaniem jego rola jest bardzo, bardzo ograniczona. Natomiast bezpieką zajmował się i Gomułka, i Berman, w tym czasie, i Zambrowski, no i oczywiście Bierut, chociaż to też Bierut potem zostaje prezydentem, więc jakby przejmuje trochę inne obowiązki. Ale ten zarząd nad bezpieką do 1948 roku jest mniej więcej kolegialny. I kiedy następuje przełom? W połowie 1948 roku. Dlaczego? Dlaczego? No bo zaczyna się cała ta... Szanowni Państwo, bo z punktu widzenia komunistów tak naprawdę propagandowo walka z Armią Krajową, walka z państwem podziemnym, mówię teraz o wymiarze propagandowym, ona była bardzo ważna, momentami najważniejsza. Ale, bo oczywiście chodziło o, że się tak wyrażę, zbrzydzenie tej Polski przedwojennej i bohaterstwa członków Armii Krajowej, okupacyjnego bohaterstwa. Ale żeby wejść z nowym jakby projektem. Ale dla komunistów, którzy po usunięciu Gomułki w połowie 1940, bo realnie już w połowie 1948 roku przestaje mieć coś do powiedzenia, ważne jest co innego. Ważne jest utrzymanie władzy. Ważne jest utrzymanie tej władzy, która będzie popierana przez Stalina, czyli utrzymanie władzy tu na miejscu i która będzie miała kontakt, że tak powiem, glejt od Stalina, a Stalin w tym momencie zaczynał swoją wielką batalię ze światem zachodnim, ze światem kapitalistycznym, przygotowując się rzeczywiście do potencjalnej trzeciej wojny światowej. I teraz, co Stalinowi było do tego potrzebne? Potrzebne mu do tego były zwarte, oddane
działające na zasadzie akcja, reakcja, rządy w podległych mu państwach, stających się państwami komunistycznymi, tych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, jak Bułgaria, Węgry, Czechosłowacja, Polska. Ale żeby osiągnąć taką spoistość tych grup, ten system komunistyczny w tej swojej wersji, bo ja się będę jednak trzymał, że to była, że było coś takiego jak odmiana komunizmu, którą możemy nazywać stalinizmem. Wiem, że jest wiele osób, które protestuje przeciwko temu, bo to jakby miało zdejmować z komunizmu pewien ciężar, tak? Że to stalinizm był zły, a komunizm dobry. Nie, nie, nie. Ja uważam, że nie rozumiem w ogóle lęku przed tak. To było zupełnie inna pragmatyka stosowania władzy. I tak jak, nie wiem jak to, jakieś takie porównanie może trochę nieudolne mi przychodzi do głowy, że tak jak mamy różne rodzaje jabłek, tak, nie wiem, są jakieś tam glostery, czempiony, nie wiem, papierówki, są różne, ale są wszystko jabłka, tak. I tak samo mamy tutaj, mamy stalinizm i inne jakieś odmiany chińskie komunizmu, ale to wszystko jest komunizm i to, że gdzie... Nie da się powiedzieć, że reżim generała Jaruzelskiego czy dziesięciolecie Gierka to jest ten sam komunizm, co stalinizm. No nie da się powiedzieć, to jest po prostu nieprawda. Chyba, że w jakimś takim gigantycznym ogólnieniu. I teraz, Stalin wprowadzając ten swój system, tak jak mówię, potrzebował ludzi oddanych, wiernych, ale żeby to osiągnąć, trzeba było przeprowadzić czystki. Bo no, to z różnych powodów, nawet z takich powodów racjonalnych, ani Stalin nie mógł zakładać, ani komuniści w Polsce nie mogli zakładać, że ich kadry są uczciwe, patrząc z ich punktu widzenia. Tym bardziej, że te kadry w ogóle były dobierane w sposób bardzo często przypadkowy. To nie były jakieś kadry, które przeszły, to byli często koniunkturaliści, na przykład jeżeli chodzi o Polskę, tak? Ci, którzy obejmowali różne wysokie stanowiska w terenie. No, koniec końców doszło do tego, że w więzieniach znaleźli się niedawni współpracownicy Gomułki, co do których miano różne podejrzenia. Niektóre z tych podejrzeń rzeczywiście mogły mieć jakiś sens realny, ale one zostały i można by się było zastanawiać nad tym, czy jeden, czy drugi człowiek rzeczywiście w jakimś tam okresie, nie wiem, nie współpracował z ludźmi z Londynu, nie współpracował z AK, ale jakby w tym, co się zaczęło dziać od połowy 1948 roku, w ogóle nie chodziło o prawdę, tylko nakładały się takie sprawy jak konieczność wykazania się przed Stalinem, że my tutaj też czyścimy swoje kadry, bo wszyscy musieli czyścić, bo to była metoda, którą znał Stalin. Stalin w ten sposób zarządzał partią, że regularnie przeprowadzał czystki. Raz po raz. Tak. I teraz, ale to była też okazja do walki takiej personalnej, do walki o władzę, ale już na poziomie też wewnętrznym. No i to się w Polsce Ludowej zaczęło odbywać i od połowy 1948 roku, ponieważ, tu dochodzę wreszcie do puenty tego, ponieważ proszę Państwa, no, sprawa dla komunistów była tak ważna, nad tym wszystkim zaczął czuwać Berman, bo był... Przecież Bierut by tego wszystkiego, używając współczesnego języka, nie ogarnął. To musiał robić ktoś o zimnym, racjonalnym umyśle, człowiek pracowity, który przejrzy setkę dokumentów i będzie w stanie z tej setki dokumentów zrobić małą notatkę, z której będzie wynikało, co robić dalej. I jedną z takich osób, główną osobą przez wiele, wiele lat, okazywał się być Berman, który niezależnie od, bo to były różne fluktuacje, tak? Różne rola Bermana w sprawowaniu kontroli, nadzoru, czy wręcz miejscami w takich inspiracjach działań bezpieki, bywała różna, ale naprawdę bez popełnienia większego ryzyka możemy mówić, że no między 49 a 54 rokiem, tak jak mówię, z pewnymi tam fluktuacjami, on był człowiekiem odpowiedzialnym za generalne kierunki działania bezpieki, ale przede wszystkim, choć nie tylko, i tu jest to rozczarowanie prawdopodobnie, przede wszystkim te kierunki, które dotyczyły komunistów.
Przede wszystkim tej walki, która, czyli takich spraw jak przygotowanie z międzynarodowego procesu w Polsce akurat niedoszłego, Filda, czyli sprawy Gomułki, czyli sprawy Spychalskiego, czyli sprawy procesu Tatara. No było jeszcze kilka tego typu rzeczy, ale tu Państwa być może rozczaruję, ale już takie kwestie, nie chcę ich umniejszać, ale już takie kwestie jak śmierć Nila Fildorfa czy Pileckiego, tak, to dla nich były rzeczy w tym momencie poboczne. Ważniejsza była walka o władzę. A sprawa Anny Duracz? Sprawa Anny Duracz. Bardzo ważna, tylko jeszcze słowo. Bierut z Bermanem mieli, proszę Państwa, specjalne teczki, w których sobie oni wieczorami przez długie lata pracowali nad najważniej, jakby czytali te zeznania, czytali opinie czasami sędziów, prokuratorów, czy opinie oficerów śledczych prowadzących dane sprawy. Oni tym żyli i oni nadawali kierunki poszczególnym sprawom. Natomiast kwestia Anny Duracz. Tu znowuż wracamy do tego, że Berman był Żydem i to się Stalinowi nie podobało, przepraszam. Ale nie podobało mu się nie tylko z przyczyn jakichś emocjonalno-nieracjonalnych, ale również z racjonalnych. Otóż Stalin uznał w pewnym momencie, że Żydzi są środowiskiem bardzo niebezpiecznym, ponieważ każdy Żyd ma rodzinę na całym świecie. A tu kogoś w Stanach, a tu kogoś zna gdzie indziej. Do tego jeszcze była kwestia od 1948 roku, powstania państwa Izrael, które ewidentnie stało się państwem prozachodnim, a nie prosowieckim. Internacjonalizm tak, kosmopolityzm nie, krótko mówiąc. Tak. I teraz do tego jeszcze dochodziła sprawa, koncepcja, niedoszła koncepcja po wysiedleniu Tatarów z Krymu. W Sowietach pojawił się pomysł, żeby tam jakby przesiedlić Żydów i zrobić tam taką ostoję Żydów sowieckich. I to wszystko spowodowało u Stalina, znaczy tak się przyjmuje, czy to był proces, czy to był jakiś moment, że jemu zaświtało w głowie, że to jest szansa na międzynarodowy spisek, tak? Na to, żeby od środka podważyć jego władzę, czy wprowadzić jakieś niebezpieczeństwo. I on to przełożył znowuż na cały obóz. I co było z Bermanem? No Berman miał kilka minusów. Mianowicie miał brata syjonistę. Tak? Jego brat, tak jak mówiliśmy, w 50 roku wyjechał do Izraela. Tam był komunistą, ale jednocześnie był syjonistą. To takie połączenie. Do tego Berman współpracował po wojnie z taką organizacją amerykańsko-żydowską pomagającą Żydom ocalałym z Holokaustu, Joint. I Berman w Polsce tam przyjmował ludzi z tej organizacji. Do tego nie śpieszył się do rozwiązania tej filii, która działała w Polsce, co po latach dla niego okazało się bardzo obciążające, bo ludzie z Jointu zostali uznani za szpiegów amerykańskich. Zresztą chyba rzeczywiście oni współpracowali z wywiadem. Już tutaj nie chcę się wypowiadać, ale działali z pieniędzy amerykańskiego wywiadu. Co tam jeszcze było? No, w każdym razie było kilka takich punktów. Sprawa Filda też. Sprawa Filda była związana właśnie z Anną Duracz, czyli mamy rok, który to był rok, bo proces Slańskiego to jest koniec 52, czyli idziemy do 49 roku jeszcze. Czyli to jest moment, jak w Polsce aresztuje się Hermana Filda, ale to już nie będę o tym mówił inaczej. Sekretarka Jakuba Bermana, Anna Duracz, od razu powiedzmy, że była to
synowa Teodora Duracza, czyli bardzo ważnego człowieka, no, obrońcy komunistów, KPP-owców przed wojną. Imienia jego, imienia Duracza była szkoła, która przysparzała kadry do bycia śledczym. Do tego Duracz był bardzo ważną postacią, chociaż działającą w zupełnym ukryciu, ważną postacią w tej konspiracyjnej PPR za czasów właśnie Findera, Gomułki. No oczywiście był stuprocentowym współpracownikiem wywiadu gospodarczego sowieckiego. To w ogóle nie ma co do tego wątpliwości. I teraz tak, i Anna Duracz... Od młodości związana z komunizmem, w którymś momencie, ja już teraz, przepraszam, dokładnie nie pamiętam, w każdym razie ona wojnę chyba po części spędza, a tak, bo ona bierze udział w powstaniu warszawskim po stronie Armii Ludowej i potem trafia do obozu przejściowego i stamtąd trafia gdzieś na zachód, chyba do Francji. Tam ma jakieś przygody zdrowotne, o ile sobie teraz przypominam, to zdaje się łamie nogę, czy ma jakieś w każdym razie problemy takie wymagające interwencji chirurgicznej i gdzieś przebywa w jakimś sanatorium. I tam do tego sanatorium przyjeżdża człowiek, który nazywa się Noel Field. I to jest w ogóle cała historia, bo to jest współpracownik wywiadu sowieckiego, Noel Field, Amerykanin, kwark, współpracownik wywiadu sowieckiego od lat 30. to na pewno, a być może nawet 20. Człowiek pracujący w Genewie, w Lidze Narodów, mający pod swoim zarządem taką organizację, wolontariat, samopomoc dla komunistów w Europie. Człowiek, który ma bardzo dużo kontaktów i podczas wojny właśnie pomaga, jeszcze nawet przed wojną, pomaga komunistom uciekającym z Niemiec hitlerowskich. No w każdym razie, aha, i teraz co? Też jest to sprawa pewna, że on współpracował w pewnym stopniu z wywiadem amerykańskim na Europę. To były kwestie funduszy, finansów, ale przez to przekazywał też niektóre informacje dotyczące tych ludzi, tych komunistów, którym pomagał, przekazywał swoim jakby zleceniodawcom. No i tenże Noel Field jest tam w tym miejscu, gdzieś przy tym szpitalu, dlaczego mówię o szpitalu, bo on też fundował szpitale. I w tym miejscu, gdzie właśnie Anna Duracz przebywa na jakiejś rekonwalescencji. No i on tam dochodzi do jakiegoś wykładu politycznego czy tam propagandowego i oni po prostu się poznają, zaczynają rozmawiać. On ją pyta o sytuację w Polsce i tak dalej, i tak dalej. I po prostu to jest zwykła znajomość i Noel Field i jego brat Herman, który jest architektem, już razem są takimi amerykańskimi, jak to się czasami mówi, takimi... No dobrze, nie będę. W każdym razie takimi amerykańskimi lewicowcami, wierzącymi Moskwie, wierzącymi w komunizm. I oni tu przyjeżdżają do tej powojennej Polski, widzą, że ona się odbudowuje. Z tym, że przyjeżdżają oddzielnie, Herman Noel oddzielnie. Widzą, że ona się odbudowuje, że tutaj jest wprowadzany nowy system, że jest awans społeczny. I są tym wszystkim zachwyceni. I w międzyczasie... Ponieważ każdy z nich miał też w Polsce swoje kontakty, no to wiadomo, że jak przyjeżdżają co jakiś czas, no to spotykają się. I między innymi Noel Field spotkał się kilka razy z tą Anną Duracz, no bo ją znał. Ona się z nim serdecznie zresztą witała. I teraz dochodzi do tego, że Noel Field już jest niemile, że tak powiem, widziany w Stanach Zjednoczonych. Czyli realnie to on chyba nie ma prawa powrotu tam. I zaczyna szukać wobec tego azylu politycznego. Zaczyna szukać pracy też. I przez to trafia do Anny Duracz i mówi do niej, no po prostu tak po ludzku, słuchaj, twój szef jest tak wysoko postawiony, idziemy tutaj w tym samym kierunku, przecież ja jestem oddanym komunistom, zapytaj się, czy czegoś by mi nie mógł załatwić. No i Anna Duracz się zapytała, tam nic z tego nie wyszło, potem, czyli to pamiętam, to był chyba, czy, no już dobra, mniejsza o datę. W każdym razie w którymś momencie Noel Field nawet napisał list do Jakuba Bermana i to wszystko później, czyli taki, Berman się z nim w życiu nie widział, w życiu nie rozmawiał, nie pomógł mu, tyle tylko, że
Anna Duracz wystąpiła z taką prośbą, czy nie mógłby pomóc. To wszystko, proszę Państwa, w sytuacji tej szpiegomanii przełomu lat 40. i 90. W sytuacji, kiedy bracia Hermanowie, bracia Fildowie zostali uznani za szpiegów międzynarodowych działających na szkodę całego tutaj obozu podlegającego Sowietom, no to taki kontakt dla Bermana był po prostu kompromitujący. O tę sprawę Bieruta pytał się kilkakrotnie Stalin. Berman sam w sposób taki dyplomatyczny, ale musiał się z tych kontaktów z Sowietom tłumaczyć. I to był początek. Berman wtedy dostał kilku, nie wiem, to były stany przedzawałowe, zawałowe, w każdym razie bardzo podupadł na zdrowiu, czyli to była druga połowa, już ja mówię o drugiej połowie 52 roku. W tym momencie już za chwilę miał się odbyć i odbył się proces Rudolfa Slanskiego w Czechosłowacji, a Slanski to było lustro Bermana, bo to był tak, też Slanski, też kominternowiec, też miał podejrzanego brata już wtedy na Zachodzie, też był uważany w swoim środowisku za człowieka Moskwy, no i też był Żydem. No co więcej, nawet się urodzili chyba w tym samym roku 1901. No bardzo dużo podobieństw. Slanski został stracony pod koniec 52, w grudniu 52 roku już nie żył. No i teraz tu jest, proszę Państwa, ten paradoks, że Berman, który trzymał rękę na wielu działaniach bezpieki w Polsce, sam przez kilka lat był w zasadzie, bo to się zaczęło mniej więcej w 49, a jakby ten wystrzał w kierunku Bermana już było pewne, że nie padnie, dopiero po śmierci Stalina, czyli to jest marzec 53 roku. Czyli w samym tym szczycie stalinizmu w Polsce Berman tak naprawdę miał całe tygodnie, kiedy drżał o to, czy on z oskarżyciela za chwilę sam nie usiądzie na jakiejś ławie oskarżonych. I na jeszcze takie kropkę nad i w tym wątku, to powiem tyle, że często się właśnie mówi, że Berman był takim człowiekiem Stalina, Berii, że tam jeździł do tej Moskwy. Nie, proszę Państwa, on rzeczywiście widywał się bardzo dużo razy osobiście, najczęściej chyba raz się widział, że tak powiem, jako jedyny reprezentant tej strony polskich komunistów ze Stalinem. Tak to zawsze widział się w większym gronie. Ale w latach 44, chyba 47, no to widział Stalina kilkadziesiąt razy. Tak? Ale później, ostatnie spotkanie miał z nim w 49 właśnie. I to już te lata 47, 48, 49, to on już tam jeździł do Moskwy z Bierutem tylko 2-3 razy do roku. Więc to nie było tak, że do 53 roku Berman był w Moskwie przyjmowany z otwartymi ramionami. Skąd? On wręcz odwrotnie, zaczął unikać wyjazdów tam, wiedział, że on się nie ma tam, znaczy oni tam go nie chcą i on tam nie chce jechać. Co nie zmienia faktu, że Berman cały czas był najbardziej zaangażowanym takim, no można nawet powiedzieć wprost, donosicielem do ambasady sowieckiej, tak? Bo to są sprawy skomplikowane. To, że jego pozycja leciała w dół u Stalina, nie zmieniało wcale tego, że on był głównym informatorem ambasady sowieckiej, informatorem, który też próbował manipulować oczywiście na swoją i Bieruta korzyść. Był informatorem o tym, co się dzieje w kierownictwie, no jakie są w ogóle problemy partii i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy nie zgubiłem jakiegoś wątku, ale to... Ale co sprawia ostatecznie, że no, wszechwładny Jakub Berman, wszechwładny, ale jako szara eminencja, wypada z systemu władzy? Dla niego to było jeszcze podwójnie bolesne, bo on jako stary komunista traci legitymację partyjną. A, że wyrzucają go, tak, wyrzucają go z partii. Bo jego pozycja rzeczywiście słabnie, 54, 55, ale dlaczego ta pozycja też słabnie? Bo on staje się, znaczy on w ogóle nigdy nie był tak radykalny jak Bierut, bo proszę sobie wyobrazić, że w tym duecie to Bierut był takim człowiekiem, który parł do wyższych wyroków, do szybciej przeprowadzanych procesów, to Berman był kunktatorem,
Był tym, który oczywiście prawdopodobnie nie czynił tego z dobroci serca, bo przecież powiedzmy to wprost, Berman i Bierut byli mordercami zza biurka, tak? Odpowiadają za cały ten proces stalinizacji Polski, rozprawy z podziemiem i rozprawy, chociaż to była drobna część terroru stalinowskiego, za rozprawy z własnym środowiskiem. Ale jeżeli już patrzymy na ten duet, jaki tam był podział ról, to w tym podziale ról, odwrotnie do miejskiej legendy, to Berman był hamulcowym. Ale on miał też bardzo, właśnie między innymi te powody, o których tu mówimy. Berman wiedział, Bierut też to wiedział, ale Berman się bardziej bał, że może wpaść w którymś momencie w te tryby procesów i ewentualnych wyroków śmierci sam. I dlatego w procesie Tatara, między innymi dlatego, już nie chcę w to wnikać, ale między innymi dlatego w procesie Tatara, w tych głównych sprawach dotyczących chyba czterech generałów i pięciu oficerów, nie zapadają wyroki śmierci. Dlatego Gomułka ostatecznie nie ma procesu. Dlatego Bierut chciał akurat procesu Spychalskiego, ale już Berman był bardzo sceptyczny i bardzo długo, tak, że tak powiem, nie popierał tej sprawy, a potem ją wyhamowywał. Zobaczmy, że w Polsce, rzeczywiście to jest chyba jedyny z krajów podległych Sowietom, nie doszło do tej rozprawy komunistów z komunistami na takim poziomie, że nie było procesów propagandowych głównych postaci zarządzających partią. A dlaczego? No była ta pamięć rozprawy z KPP Stalina, myślę, ale również dlatego, że i Bierut, i Berman naprawdę panicznie bali się, ja teraz już tego jestem pewien. Jeszcze nawet jak pisałem książkę, to miałem pewne wątpliwości, to mówię o tej poprzedniej książce Komuniści przeciwko komunistom. Teraz już jestem tego pewien. Oni panicznie bali się sami przekroczenia tej cienkiej granicy, w której to na nich zostanie wydany wyrok. I sytuacja wygląda w ten sposób, że w marcu 1956 roku umiera Bierut. I to jest tak naprawdę koniec dla Bermana. Bo mimo, że przez ostatnie miesiące Berman, można powiedzieć, że w tym gronie kierowniczym partii skłaniał się ku takim, w cudzysłowie nazwijmy to, liberałom, tak? Czyli tym komunistom, tak jak chociażby miejscami Ochab, ale nie tylko, Zambrowski, którzy zorientowali się, że trzeba tę śrubę naprawdę mocno odkręcić, tak? Że trzeba, właśnie, może dopuścić pomału do głosu Gomułkę, że w narodzie buzują takie emocje, którymi nie da się już dłużej sterować poprzez taki system dogmatyczno-represyjny, jaki był wcześniej, jaki był za czasów Stalina. A Bierut nie chce od tego odstąpić, być może dlatego, że był głównym odpowiedzialnym za to. Miał taki, wpadł w swego rodzaju stopór. Chciał za wszelką cenę właśnie doprowadzić do procesu Spychalskiego, bo jakby to, że nie doprowadził do żadnego procesu z komunistów, okazywało się, że w tych wszystkich sprawach się mylił. I Berman był w stanie to jakoś odpuścić, a Bierut nie. I proszę Państwa, Bierut tak naprawdę już od 50 roku podupadał na zdrowiu, bo zdaje się w 50 roku Bierut miał pierwszy zawał. Ale potem w połowie 55 roku Bierut bardzo choruje. Chyba zapalenie płuc, jakieś tam nawet sprawy gruźlicze, jeżeli nie przesadzam. A na pewno duże problemy z sercem. I kiedy Bierut jedzie na 20. zjazd partii do Moskwy i Chruszczow tak degraduje Stalina i jest pewne już w tym momencie, że w Polsce będą musiały zajść poważne zmiany polityczne, świadomościowe u komunistów, ale też, że dojdzie do rozliczeń. Po prostu Bierut, który był już wtedy bardzo osłabiony, umiera zwyczajnie, dostaje zawału i w tym, ten osłabiony organizm nie wytrzymuje. I co się dzieje? No, rola Bermana automatycznie zmniejsza się. Poza tym proszę zobaczyć, że no, skoro umiera Bierut, to on jest następny w kolejce do odpowiedzialności za wszystko. I on się orientuje i sam podaje się do dymisji
w maju 1956 roku, ale rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, nie spodziewa się tego, że zostanie wyrzucony z partii, bo wiedział, że będzie zdjęty z jakby wszelkich funkcji, stanowisk, ale zostaje wyrzucony z partii w maju 1957 roku i on to bardzo głęboko przeżywa. To jest Wintoira, taka osobista zemsta. Tak, bo to jest dla niego, no bo proszę sobie wyobrazić, on 30 lat poświęcił temu ruchowi, tej partii, czy temu środowisku, był przez tyle lat jednym z przywódców, a teraz, kiedy sam ustąpił, okazuje się, że ta partia nie tylko nie chce mieć nic z nim wspólnego, ale ta partia, że tak powiem, wstydzi się go i w ogóle daje mu kopniaka, wyrzuca go ze swojego zupełnie środowiska, odbiera mu legitymację partyjną. I on za czasów Gomułki dwukrotnie występował z prośbą o przywrócenie do partii i dwukrotnie Gomułka mu odmawiał, chociaż za drugim razem zasugerował Gomułka Bermanowi, że ewentualnie może się za rok odwołać od tego odrzucenia członkostwa, ale on już machnął ręką i ze znanych sobie powodów jednak trzeci raz nie występował o to, żeby go przywrócono do partii, ale co ciekawe, w roku 80, w którym to było roku? W 84, czy to musiał, tak, to było tuż przed śmiercią Bermana, była 40. rocznica powstania Krajowej Rady Narodowej i generał Jaruzelski, sam widziałem, w Archiwum Akt Nowych jest taki specjalny dyplom przygotował dla Jakuba Bermana, który akurat z powstaniem Krajowej Rady Narodowej nie miał nic wspólnego, ale dostał taki okolicznościowy, bardzo ładny, także pamiętali o nim towarzysze do samego końca. Panie doktorze, ostatnia sprawa, Berman emeryt. W jaki sposób on widział to wszystko, co dzieje się od momentu, kiedy znika z establishmentu władzy do śmierci, która była w połowie lat 80. No, jak na, między innymi zapatrywał się, nie wiem, na marzec 68 roku, na to, co działo się w grudniu na Wybrzeżu w 1970, czy Ursus Radę w 76 roku. Dobrze, postaram się krótko. To jest tak, że Berman był rzeczywiście takim emerytem spokojnym. Pracował gdzieś tam jako konsultant literacko-historyczny w Książce i Wiedzy. Zdaje się, chyba przez 2 lata nawet był konsultantem jakiegoś projektu w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Ale co by nie mówić, no miał taką pracę intelektualną, niezwiązaną w ogóle bezpośrednio z polityką. Był trochę takim cenzorem w tej Książce i Wiedzy, ale nie wszechwładnym cenzorem, jak się okazało. Znaczy niektóre jego ingerencje kierownictwo Książki i Wiedzy przyjmowało, niektóre nie. Dużo czytał. Oczywiście, co dzisiaj jest śmieszne, okazuje się po latach, że prawie każdy stalinowiec czytał Kulturę paryską. Berman też czytał Kulturę paryską. Robił sobie z niej notatki, rozmawiał z odwiedzającymi go też takimi, jak oni się tam nawzajem nazywali, starymi wiarusami komunistycznymi. No i cały czas, że tak powiem, perorował o tej Polsce gomułkowskiej, a później o Polsce gierkowskiej. I co ciekawe, no tam do niego przychodzili czasami ludzie na poziomie, że tak powiem, nie głupi, choćby Adam Szaf, można mieć różne zdanie najczęściej z naszej dzisiejszej perspektywy krytyczne wobec tej postaci, ale przychodzili tam ludzie oczytani, wykształceni i Berman był dla nich partnerem. I co ciekawe, ten stalinista, człowiek, który odwoływał się do siły, do przemocy, rewolucjonista. Na emeryturze oczywiście złagodniał, tak jak i Gomułka 10 lat później złagodniał trochę na emeryturze. I zauważył jedną rzecz, że mówię o Bermanie teraz, że dalej, to znaczy jeżeli komunizm się nie przepoczwarzy, to przegra. Berman stał się tak naprawdę tym takim reprezentantem tej myśli, która potem zaczęła się nazywać eurokomunizmem. Czyli Berman mówił tak, musimy zrezygnować z siły. Siła, terror, to jest nasza porażka. Nikt się teraz nie da nabrać na to, że robotnikowi w socjalizmie żyje się lepiej niż na Zachodzie, bo wystarczy tam pojechać i każdy to widzi. Ale, mówi Berman, my mamy siłę, która jest siłą niemalże naboju.
I on to mówił w latach tam 60., 70., już teraz nie pamiętam, chyba w 60. jeszcze. I jak to jest moim zdaniem aktualne dzisiaj? On mówił coś takiego. Ja oczywiście to parafrazuję, no przecież dokładnie go nie cytuję z tych podsłuchów. Aha, bo Ubermana w ogóle bezpieka założyła w latach 60. podsłuchy. To jest następna sytuacja, która trochę się może wydawać paradoksalna. I Berman mówi tak. Zachód się udławi tym swoim konsumpcjonizmem. Zachód poza tym bogactwem materialnym nie ma nic do zaoferowania. A co my mamy? My mamy ideę. I jak zrezygnujemy z tej przemocy, a wejdziemy z tą ideą, to wygramy. Tym bardziej, że jest jeszcze trzeci świat, tak, który czeka na swój czas. No tam w ogóle są niektóre, ja część tych wypowiedzi tu przytaczam, niektóre z tych wypowiedzi jakby też takie prorokowania na temat stosunków między Stanami a Chinami, no to trafiali czasami może nie w dziesiątkę, ale przynajmniej w siódemkę czy w ósemkę. Więc tak to wygląda. W 68 roku, już w ogóle w 67, to jest też ciekawe, to jest trochę, ja mam takie poczucie, jakbym zaglądał do cudzej korespondencji. Tego się nie robi, prawda? No ale przeglądałem te papiery z podsłuchów rodziny Bermanów i to było też bardzo duże zaskoczenie, jak oni reagowali na wojnę arabską 67 roku, potem na 68 rok to, co się działo w Polsce, czyli między innymi, podkreślam, między innymi, bo przecież to była sprawa złożona, na hecę antysemicką. Otóż oni mieli bardzo duży dystans do żydostwa. Sami naśmiewali się, mówili tam o kimś perżydek, tak? Byli, szczególnie żona, ale Berman nie przeciwstawiał się jej, to jakby z tych zapisów wynika, że on ją popierał, tam śmiał się, potakiwał. Krytykowali w ogóle tę emigrację. Tam wynajdywali różne wady tych ludzi, którzy emigrowali. I jakby w ogóle tam w którymś momencie Berman, ale to nie tylko z tych dokumentów, wynika coś bardzo zaskakującego, bo tam były różne propozycje, to trochę też się przebija u Torańskiej, żeby Berman wyjechał. No jego brat na pewno miałby możliwość wyjechania z Polski. I otóż Berman, to wynika również z jego papierów, mówił nie. Tu jest moje miejsce. To jest dosyć zadziwiające, ale on, zresztą ci, którzy go odwiedzali, między innymi Torańska, ale nie tylko, nie jestem uprawniony, żeby mówić te nazwiska, bo te osoby jeszcze żyją, ale ci, którzy bywali u niego w domu pod koniec życia, mówią, że naprawdę on był otoczony literaturą polską, tak, że tak jakby umierał trochę znowu, że wrócił do tej takiej kultury polskiej. On Żyd i stalinista. Jeżeli chodzi o sprawę Gomułki i roku 70, bardzo krytykował Gomułkę. Bardzo, no to właśnie było mu bardzo łatwo, prawda? On się w ogóle naśmiewał z tego, dlaczego Gomułka nie potrafił rozwiązać sprawy roku 68 ze studentami. I tam w którymś momencie mówi, no przecież wystarczyło do nich wyjść i porozmawiać. Może nie wszyscy by się zgodzili, ale to by się jakoś dogadali. No i wie pan, panie Radek, że to jest takie ciekawe, łatwo dawać radę mu Gomułce, to sam te 10 lat temu, wcześniej, może zamiast strzelać, powinien porozmawiać. I to jest też, to jest tak, że Gomułka uważał protest 56 roku za prawdziwy i taki odruch robotniczy, natomiast 70 rok uważał za spisek, a Berman odwrotnie. 56 rok uważał za spisek przeciwko niemu i przeciwko partii, natomiast 70 rok uważał, że to zdrowy odruch robotniczy. Z Gierka się trochę podśmiewał, chociaż miał na początku nadzieję, że Gierkowi się coś uda, ale potem się podśmiewał, zresztą tak samo jak Gomułka. A o Gomułce Berman do końca mówił z pełnym szacunkiem. Znaczy mówił, że mimo tych wariactw, tam używał słów typu narowów, które wszyscy u Gomułki znamy, to on o głowę przewyższa wszystkich tych, którzy go otaczają. Czyli ten Berman, człowiek, no nie doszły doktor, prawnik, człowiek wykształcony,
mówił jednak z pewnym szacunkiem o tym zupełnie niewykształconym, zapiekłym Gomułce. To jest też takie ciekawe. Mam nadzieję, proszę Państwa, że nie, bo tutaj rozumiem, że idziemy nie, do to końca. To jest fascynująca opowieść, panie doktorze. Mam nadzieję tylko, że nie zrobiłem czegoś takiego, bo starałem się trochę odbić od tego mitu czarnego Bermana i mam nadzieję, że go nie przedstawiłem w takim... nie wiem jak to powiedzieć, zbyt lejtowym świetle, bo oczywiście on ma tę swoją czarną kartę i o tej czarnej karcie ja trochę piszę tu, a trochę w tej poprzedniej książce Komuniści przeciwko komunistom. Obie książki Państwu polecamy, bo rzeczywiście pokazujemy najnowszą książkę pana doktora, nie w sensie wydania, ale najnowszą, w sensie ostatnią na licencji Moskwy. Poprzednia książka Komuniści przeciwko komunistom jest bardzo fascynującym zapisem rozprawy wśród komunistów. Mi się jeszcze utrwaliło tam z tego wywiadu jedna rzecz. On do końca bronił chyba komunizmu i swojego zaangażowania w komunizm. To, co pan mówił o komunizmie, absolutnie fascynująca rzecz. I to, co, na co zwraca przede wszystkim uwagę, to to, że dzięki Stalinowi mamy ziemię odzyskane i całkowita przebudowa jak gdyby świadomości społecznej. Chyba on, dla niego to było najważniejsze, że złamano pewien paradygmat tysiącletniej kultury polskiej. Nie do końca, ale bo on wie, że rozprawa z Kościołem była niemożliwa i nieudana. On sobie zdawał z tego sprawę, ale czuł się dumny z tego, że przebudowano jednak świadomość polską. Ale to był jeszcze rok 82-83, czyli zaraz po stanie wojennym i proszę zobaczyć, że on w końcówce tego wywiadu, jak Torańska mu mówi, proszę, niech pan zobaczy, tyle lat waszej indoktrynacji, a Solidarność, naród się podniósł. I on zaczyna wtedy wrzeszczeć. Akurat nie wierzę w to, że ten wywiad, bo są takie opinie, że ten wywiad jest nieautentyczny. Nie, to nieprawda. Też to sprawdzałem, nie udowodnię tego teraz. Ale on tam zaczyna wrzeszczeć, że naród musi się wpoić w nowy kształt, bo jak nie, to Polska zostanie zmiażdżona jak placek. I to też podtrzymywało go w tym dobrym samopoczuciu, które komuniści mieli, że albo komuniści, albo po prostu spalona ziemia. No i jego zdaniem absolutne skazanie na sojusz ze Związkiem Radzieckim. Z przyczyn geopolitycznych. 89 rok to rzeczywiście była jakaś wypadkowa dziejów, która pozwoliła zmienić te wszystkie koniunktury. Coś niebywałego, ale nie do końca tylko zależny od Polaków. To należy o tym też pamiętać, żeby nie popadać w hurra patriotyzm. I Berman sobie z tego zdawał sprawę. Akurat jeśli idzie o geopolitykę, Berman doskonale wiedział, co i kto. Ja i wiem, od czego że musimy kończyć, ale on tam przecież w pewnym momencie mówi tak, u tej Torańskiej mówi: Polacy mają jedno wyjście. Albo wisieć u klamki Moskwy, albo wisieć u klamki Ameryki. Tak jest. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale... Dziękuję bardzo za rozmowę. Dzisiaj rozmawialiśmy o Jakubie Bermanie. Dziękuję. Przepraszam. Dzisiaj mówiliśmy o Jakubie Bermanie z panem doktorem Robertem Spałkiem, badaczem, znawcą dziejów najnowszych i przede wszystkim władzy komunistycznej w Polsce po 1944 roku. Dziękuję bardzo.